drużyny rywalizowały w turnieju siatkówki, który odbył się w sobotę 3 września na hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Trzeba się przygotować do sezonu. Sezon rozpoczynamy 1 października. Dlatego też w okresie przygotowawczym tego typu turnieje są jak najbardziej wskazane. Po zaledwie kilku treningach nie ma jeszcze wielkich wyników i wielkich umiejętności, ale próba sił zawsze dobrze zrobił, bo będzie wiedzieć, co robić dalej. Stąd pomysł na taki turniej. Główną nagrodą był puchar przewodniczącego Rady Miejskiej. Choć nie same trofeum było najważniejsze, tylko dobra wspólna zabawa i sportowa rywalizacja. Jesteśmy w końcowej fazie treningowej. Byliśmy na obozie sportowym, prowadzimy w tej chwili już treningi normalnie, systematycznie w ciągu tygodnia. Myślę, że ten turniej dzisiejszy będzie taką okazją sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy, bo są to drużyny już drugoligowe. To duże wyzwanie dla zarządu klubu, dla zawodników, jak myślę również dla miasta, żeby podołać, bo to jest dla nas wyzwanie, żeby podołać temu wyzwaniu, żeby to, że młodzież potrafi grać, naprawdę skutkowało dobrymi wynikami. Chcemy tych wyników dobrych, ale to też niesie za sobą potrzebę wsparcia finansowego, które jest niezbędne, żeby jakość gry, żeby nasze miejsce, które chcielibyśmy tutaj wśród drużyn drugoligowych osiągnąć, żeby budziło nasze zadowolenie, żeby zawodnicy mieli cały czas poczucie, że grają i wygrywają, niekoniecznie ciągle przegrywają. Sportowy turniej był także okazją do wręczenia podziękowań oraz medali zawodnikom PCO Wolej Żarów za osiągnięcia zdobyte jeszcze w minionym sezonie. Ze sportowcami z Żarowa zagrali również zawodnicy z Bolesławca, Głuchołaz i Oławy. Były to same drużyny drugoligowe, które reprezentują wysoki poziom sportowy. To była także dobra okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności przed zbliżającym się sezonem.